200 niepełnosprawnych aktorów amatorów z 4 województw stanęło dziś w Białymstoku na profesjonalnej teatralnej scenie. Na przeglądzie twórczości osób niepełnosprawnych była Beata Borkowska. Być kobietą! Być kobietą! Włosy czesać, chwalić wdzięki. Niepełnosprawni aktorzy amatorzy zawładnęli sceną białostockiego Teatru Lalek. Żeby pokazać, że jestem taka jak wszyscy. Bo zasługuję na bliskość, jak każdy z nas. Każda z tych scen w tym spektaklu, można powiedzieć, że odkrywa cząstkę jednego z naszych aktorów. Także tych, którzy nie mogą porozumiewać się ze światem za pomocą słów. Werbalnie nie możemy się komunikować, ale jest masa innych sposobów. Sztuka zresztą jest idealnym narzędziem. Mędlińce, piękne tajny, powoli przymierzam i sol zakona. Mam trzech bohaterów i jestem jeden ich. Przegląd twórczości artystycznej jest okazją do wsłuchania się w potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Oni też by chcieli gdzieś wyjechać, podróżować, zwiedzać świat, być kochani przez innych ludzi. Wielu z nich to mieszkańcy domów pomocy społecznej, w których mogą na co dzień rozwijać swoje pasje. Zajęcia terapeutyczne właśnie w pracowni muzycznej, w pracowni żywego słowa, teatralnej. Miesiącami tak naprawdę ćwiczyliśmy, żeby to wyszło dobrze. Emocje, że się popłakałam tak, to takie emocje. Te osoby czują się docenione, czują się ważne. Ogromne znaczenie ma dla nich to, że mogą się tym, co robią, podzielić z innymi. Ważny dzień. Gramy naszą przystań. I człowiek, który powiedzmy jest niepełnosprawny, na scenie może być każdym. To, że się przeistacza w inną osobę, mimo swojej niepełnosprawności, jest cudem. Beata Borkowska, Obiektyw.